Fabryka wódki. Jestem i głupia, i wrażliwa. I jedno, i drugie. Chcę zostać aktorką. Dlaczego nie? Jak się nie dostanę za pierwszym razem, spróbuję po raz drugi. Jak nie uda się za drugim, spróbuję znowu, aż mi się uda. Moskwa, Czelabińsk. Siedemnaście, osiemnaście, proszę, 20 i bilet. Przystanek Lipowaja. Mam w Moskwie koleżankę, która nie chce już mieszkać z ojcem. Pyta, kiedy przyjedziesz do Moskwy? W końcu kwietnia, mówię. A ona, przyjedź do mnie, a potem razem wynajmiemy mieszkanie. O matko. Co będzie, jak nie znajdziesz pracy? Siedź w Żigulewsku i nie podskakuj. A ty co, nie chcesz studiować, dopóki masz męża? Pewnie, że chcę. Wala, ja po prostu nie chcę, żebyś wyjeżdżała do Moskwy. Bo tam jest pełno różnych typów. Przyjeżdżają dziewczyny z prowincji i trafiają na ulicę, sprzedają się i nie uciekniesz. Jutro porozmawiamy. Byłoby fajnie. Pokazałybyśmy, co potrafią rosyjskie kobiety. Co, nie? My to potrafimy. Zwłaszcza jak popijemy. Powiedziałam, że nigdzie nie pojedziesz. Pojadę, nigdzie nie pojedziesz. Urodziłaś? Zabieraj dzieciaka i jedź gdzie chcesz. Nie będę ci więcej pomagać. Mam ciebie dość. W ogóle nie myślisz. Mamo, jaka ty jesteś głupia. Głupia czy nie, wychowałam was. Nie zajmę się twoim synem, jasne? A ja pójdę na studia. W szkole trzeba się było uczyć. Teraz siedź w domu z dzieckiem. Skoro dziecko nie ma ojca, niech przynajmniej ma matkę. Urodziłaś dziecko, to siedź w domu i niańcz. Uważaj, jeszcze się wywalimy. Co to za zabawka? No pokaż. Nie, pokaż. Piłeczka. Masz, później pokażesz Daszce. Nie chcę.
Dawała potem jest. Później ci włączę kreskówkę. Dawaj, dawaj, dawaj. Bo ci przywalę. No, siadaj. Pośpiewamy. Dawaj pieśń. Zaśpiewamy piosenkę. Kochany mój, zabierz mnie ze sobą. W dalekim kraju będę twoją żoną. Tam w kraju dalekim buduj sobie żoną. Tam w kraju dalekim buduj sobie żoną. Moja miła. Mamo, wziąłbym cię ze sobą, ale w dalekim kraju nie będziesz mi potrzebna. Czużaje ty mnie nie nużna. No tam w kraju dalekam, czużaje ty mnie nie nużna. Odstań, Danilo! Odwal się, Danilo. Co robisz? Kupiłam ci balonik, żebyś się nim bawił. Miliki ty mój, weźmi mnie sobą. Tam w kraju dalekam. Wsiadaj. Mamo, zostawię ci go na godzinę. Zaraz, poczekaj, a ty dokąd? Odbiorę go przy następnej rundzie. Wala, ja pracuję. Załatwię parę spraw i wracam. Wala, nie mogę mieć w pracy dziecka. Nikt was teraz nie sprawdzi. Znajdę was za godzinę. Weź go. Będę miała problemy. Mnie нельзя z nim mnie porugają. Nie będziesz. Jakby co zadzwonię. Jedź, bo zaraz będzie płakał. Oj, Господи. Boże. I co ja mam z wami robić? Z twoją mamą i z tobą. Niedługo zwariuję. Czym tak rączki zapoprałeś? Od kamieni. Kamień? Wyjrzyj przez okno. Twoja mama znowu uciekła. Znowu na długo. Tak. A może na krótko? U niej nigdy nie bywa na krótko. Nie, chcę, żebyś liczyła. No dobrze. Raz, dwa, trzy, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. 50. Połóż się, malutki.
On cały czas chciał dziecka. A ja jak raz zaszłam w ciążę. Wesele. Kto nie chciałby wesela? Biała suknia. Cała uwaga na pannie młodej. Warto było dlatego ryzykować? On zaczął później imprezować z dziewczynami, z kolegami. Jak przyszedł ostatni raz, uderzył mnie w brzuch. Nie spodziewałam się tego. Byłam pewna, że złamał mi żebro. Straciłam oddech. Nie mogłam słowa wydusić. Powiedział, że jak się z nim nie prześpię, to mnie zabije. Zgodziłam się. Zamknął mnie w domu. Nigdzie nie pójdziesz, powiedział. Powiedziałam, że wybiję okno. On na to, że nawet bym nie zdążyła. Jeżeli mężczyzna bije kobietę, to musiała sobie na to zasłużyć. Mężczyzna nie podnosi na kobietę ręki bez powodu. Widocznie coś zrobiłaś. A ja teraz dostanę dyplom. No i dokąd pójdziesz? Póki co nie powiem. A mnie na służbę przyjmiesz? Absolutnie. A ty wybierasz się do szkoły teatralnej? Tak. Czemuż to ja nie zauważyłam u ciebie talentu? Zauważysz, jak skończę szkołę. Wątpię. Jak długo cię znam, byłaś szarą, nieśmiałą myszką, która na nic nie reaguje. Umiesz od tak opowiedzieć bajkę, wyrecytować wiersz? Niczego nie będę recytować, bo nie potrafisz. Ciągle tylko słyszę. Oj, Wala pójdzie do szkoły teatralnej. A co, przeszkadza wam złożyć papiery? Nikt nie broni, naprzód. Dawajcie, idziemy na obiad. A co, pora już? Tak. Dziewczyny, obiad! Nie płacz. Zastanów się, co my mamy za życie. Masz 40 lat. Ale czy ty czułaś, że żyjesz? Jakie miałaś radości? Jakie masz wspomnienia? Nie płacz. Podumaj. Jakiej życiu my żyjemy? Тебе 40 лет. А разве ты жила? Какие радости ты знала? Чем ты можешь помянуть прожитое? A dlaczego właśnie Matka Gorkiego? Znalazłam tę książkę i coś wybrałam. Znakomity proletariacki pisarz. Ale dlaczego właśnie on? Tutaj jest... Pokaż. Taki fragment. On do matki mówi, nie płacz, powiedział Paweł czule i cicho. Matce wydało się, że się żegna. Zastanów się, co my mamy za życie. Czy te słowa są ci bliskie? Przeżyłaś coś takiego? Nie, ale to łatwiejsze. Łatwiejsze? To jest łatwe? Zastanów się, co to jest za życie. Ojciec bił. Masz 40 lat, ale czy ty czułaś, że żyjesz? To jest prostsze? Tak mi się wydawało. Wala, tu tyle rozpaczy. To tragedia. A ty mówisz, że to prościej? No, prościej jakby niż... No, nie wiem co. Nie płacz, powiedział Paweł czule i cicho. Matce wydało się, że się żegna. Zastanów się, co my mamy za życie. Masz 40 lat, ale czy ty czułaś, że żyjesz? Ojciec cię bił. Teraz widzę, że na tobie rozładowywał swoją rozpacz, swoje nieszczęście. Męczyło go to, ale on tego nie rozumiał. Faceci mówią ostrzej. Nie wybrałaś sobie babskiej roli.
nie babską rolę, zwinie mnie. Ojciec, nie, to musi być inaczej. Męczyło go to, ale on tego nie rozumiał. Najważniejsze słowo to nie rozumiał. Ale gdy Własow zrozumiał, poszedł na barykady. Ono go męczyło. Własow syn, Własow ojciec tego nie zrozumiał. A w ogóle to w naszych czasach ten temat jest nieaktualny. Powiedzą, że matka Gorkiego to wezwanie do buntu. Nie boisz się? Nawet nie wiem, od czego zacząć. Dostałam list. On pisze: witaj, Tatiano. Twój głos przeniósł mnie w przeszłość. Minęło wiele lat. My się zmieniliśmy, postarzeli. Nasze dzieci są dziś starsze niż my wówczas. Czasu już nie cofniemy. Szczęście nas ominęło. Taniusza, powinniśmy się spotkać i porozmawiać. Często myślę o tobie i żal mi minionych lat. Dalej kilka ciepłych słów. Kocham cię i zawsze cię kochałem. Czekam na twoją odpowiedź. Całuję. Oleg. Rozważyłam jego propozycję i postanowiłam wykorzystać tę szansę. Może mi się poszczęści. Spotykaliśmy się w młodości. Potem wyszłam za waszego ojca. Nie ułożyło się życie. A gdzie on będzie mieszkać? Ze mną. Gdzie? W naszym mieszkaniu. To jest nasze mieszkanie. Mieszkanie nie jest wasze. Ojciec na nie zarobił. Nie. Tak. Dostaniecie swoją część, gdy umrę. Mieszkanie jest sprywatyzowane. Sprzedaj działkę babci i kup mieszkanie. Wykupiłaś działkę babci? Sama palcem nie ruszysz, nic nie robisz. A po co urodziłaś trójkę dzieci? Urodziłam, ale sama je wychowałam. A ty z jednym nie dajesz rady. Jest jeszcze mały i dlatego powinien mieszkać z tobą, przywiązany do ciebie. Ale z ciebie świnia. Nie udało ci się mnie rozzłościć. Jesteś jak ta wrona z kreskówki. Nie, nie rozzłościłaś mnie. Po raz pierwszy w życiu nie płaczę z twojego powodu. Takie dziecko. Nie masz za grosz sumienia. Wiedz, że nie będę siedziała z twoim dzieckiem, choć jest moim wnukiem i go kocham. To wszystko. Dziękuję. Dobra z ciebie, córka. Jestem ci wdzięczna. To mój wybór. Takiego wybrałam. Jaki by nie był, piękny czy brzydki. Siadaj. Jest chociaż lepszy od waszego taty. Zajmie się mną. Pomoże mi. Niczego więcej nie potrzebuję. Nie widziałaś go przez 31 lat. Nie doczekam się pomocy od dzieci. Już idę. Jutro wcześnie pracuję. Od samego smrodu można się upić. Mnie już teraz jest niedobrze. Będziesz pijana. Ta nie śmierdzi jak tamta, w tych małych butelkach. Tamta to ohyda. Nie poznają cię w domu, jak wrócisz nawalona. Wesoło wam? Wracasz, a tu cię pytają, czy rzeczywiście byłaś w pracy. Czasem niechcący oblejemy się wódką. Jedziesz do domu, ludzie gapią się wtedy w autobusie. A to co takiego? Z czego się śmiałyście? Tak, tylko rozmawiamy. Pamiętasz, jak wilk i zając jeździli na łyżwach? Dawaj, jedziemy. Trzymaj się. Dawaj, ucz się. Nóżka do przodu. Raz.
Później druga nóżka. Dwa. Raz, dwa. Raz, dwa. Boi się pani eksperymentów? No bo jak potem tego nie zmyję? Gdybym wyglądała co gorzej? Nie wiem, jak wyjaśnić, dlaczego tu przyszłam. Inaczej, do lata chodziłabym ze starą fryzurą. Dlaczego? Myślę, że w najbliższym czasie przydarzy mi się coś niesamowitego. Echa młodości. Spółki młodości, naверно, jeśli правильно выразить. Kiedyś spotkałam chłopaka. Dziś nie jesteśmy już młodzi. Napisał do mnie. Chce się spotkać. Po 30 latach. To długo. Bardzo długo. Teraz chce mnie zobaczyć. Przestraszyłam się. Nie podoba mi się mój wygląd. Jeśli będzie chciał, żeby pani z nim wyjechała, co pani zrobi? Na razie nie wiem. Przecież dzieci są już dorosłe. Czas zająć się sobą. Nie wiem, jak to się ułoży. Postanowiła pani zmienić życie? Wie pani, takie pragnienie, jak przebudzenie się po zimie. Przywykłam do monotonności. Nie planowałam żadnych zmian w moim życiu. A teraz chcesz czy nie chcesz, będzie inaczej. No tak. I nawet jestem ciekawa zmian. Znów chce mi się żyć. Tak. O tak, świetnie. A teraz ręce z tyłu. Nie, ruszaj się, Właśnie tak. Brzuch mi sterczy. Opuść podbródek. Podchodzisz do ściany. Odwracasz się i patrzysz na mnie przez ramię. Rozumiem, dobrze. Tak? Tak. Teraz głowa na mnie. No i uśmiech. Troszkę szerzej. Świetnie. Super. Zrób tak. Tak, znakomicie. Otwórz trochę usta, bardziej erotycznie. Właśnie, właśnie, tak, w ten sposób. Niektóre zdjęcia są gorsze. Jeszcze więcej zrobią. Oj, ostrożnie, nie dotykaj palcami. Mam czyste ręce. Normalny tusz. A tu? Spojrzenie dziwki. A dlaczego nas nie sfotografują? Nie jesteś aktorką. Jestem. Jak mi zapłacicie, to wam dopiero pokażę. Rozryczę się tak, że nie zatrzymacie mnie. Będziemy płacić, żebyś się uspokoiła. Dlaczego wszystkie są takie same? Takie zrobili. A to mi się podoba. Myślę, że moja sesja byłaby bezkonkurencyjna. Pozę taką dasz radę przyjąć? Jaką chcesz, bez problemów zrobię. Albo tak, albo tak. Zwłaszcza w stroju kąpielowym. No jasne. Spróbuj. Może uda ci się, jak jej przy ścianie. Nie ma sprawy. Mam od niej większe cycki. Nie budzi się w tobie talent aktorski?
Może zacier. To już za mną. Na Wodczanej skończymy. Na Wodczanej zacier. Bileciki. Cześć, Tatiana. Nie poznałaś mnie? Nie. No coś ty. Ja cię poznałem, a ty mnie nie? Jak kamień na głowę spadłeś. Jak śnieg. Jak niewidzialny się pojawiłeś. Tak, pojawiłem się znienacka. Liczyłaś pieniądze w torebce. Myślałem, że spojrzysz do góry, ale nie. Postałem i w końcu poszedłem. Myślałem, że może podniesiesz głowę, a ty siedziałaś. Nie spodziewałam się ciebie. O Boże, nie przejmuj się. Poczekaj, muszę sprzedawać bilety. Jasne, wracaj do pracy. Czy pan już wysiada? Nie. Minutkę. Proszę wziąć resztę. Proszę przejść. Proszę bilet. Siadaj. Usiądę obok. Trzęsę się, nie mogę się uspokoić, jak u dentysty. Przez 30 lat nie tęskniłeś i nagle zacząłeś tęsknić? To przystanek końcowy? Jeszcze nie. Powiedz szczerze, byłeś na odwyku? Nie. Sam rzuciłeś picie? Sam. Zuch. Kiedyś jeździłem z żoną do znachorki. Rzuciłem. Ona nie. Pamiętam jedno zdjęcie, jak zaraz po wojsku pracowałeś na koloniach. Płynąłeś łódką po mamę. Pomnisz, za mamę przyjeżdżał na łódki? Nie? Pomnisz? Pamiętam. Nad brzegiem. Ja ją odprowadzałam. Byłeś w tej koszuli i miałeś podobną fryzurę. Chyba wtedy zrobiono tamto zdjęcie. Później na zimę zapuściłeś wąsy. Nie zapuściłem. Ależ tak. A może ktoś ci przykleił na koloniach? Przykleili, naверно. Кто-нибудь. Bilety. Rubel возьми. Proszę, rubel. Nie gruści, bo chruści. Nie smuć się, powiedz coś. Coś opowiedz. Pokopaj w pamięci. Teraz jestem szczęśliwy. Tak, to dobrze. Dlatego, że cię zobaczyłem. Ja też. Cieszysz się, że przyjechałem? Oczywiście. Dawno marzyłem o tym, żeby do ciebie przyjechać. Ale myślałem, że mieszkasz z mężem. Rozwiodłam się dawno temu. Walusza miała 11 miesięcy. Chciałam się rozwieść, gdy jeszcze byłam w ciąży. Raz chciał mnie zadźgać nożem, ale zdołałam uciec. Mama z dziewczynkami wybiegła na ulicę. Była zima, a one bez ubrania. Nie miałam dokąd pójść. Wszędzie kłótnie. Wynajęłam mieszkanie, a on mi tłukł szyby. Kiedyś wlazł do mieszkania, rozerwał mi bluzkę, chwycił za ręce
Wyrwałam się. Uciekłam na bosaka. Dlatego proszę cię, bądź dobry i nie pij. I nie bij mnie. Drugi raz tego nie zniosę. Zgoda? Zgoda. Takie dzieła. Chcę spędzić z tobą resztę życia. Tyle, ile nam zostało. Miejmy nadzieję, że jak najwięcej. Dlaczego nie mówisz, kto cię odwiedził? A czy cię to w ogóle obchodzi? Ninka widziała, jak rozmawiałaś w autobusie z jakimś facetem. Od razu wiedziałam, że to on. I co powiedziała? Że wygląda jak Menel. Widziałaś tego człowieka? Ona widziała. Ona to ona. Ty to ty. A ja to ja. Owszem, źle się ubiera. Nie wolno oceniać człowieka po ubraniu. On jest dobry. Powiem mu, żeby spadał, żeby się wyniósł, skąd przyjechał. Tylko spróbuj. Nie wpuszczę cię więcej do domu. Nic prostszego, to jak splunąć. Tylko nie pluj pod wiatr. Może jest narkomanem? Nie będzie gorszy od waszego ojca. Podjęłam decyzję i tak będzie. Nie obchodzi go, w co się ubiera. Żyje sam i nie przejmuje się swoim wyglądem. I co z tego? Oboje zarabiamy. Możemy iść do sklepu i kupić mu nowe ubrania. Jesteś egoistką. Nic ciebie nie obchodzę. Gdybyś mogła, sprzedałabyś mnie. Ty możesz mnie wykinąć, ty mnie możesz sprzedać, jeśli by to można było. Co to sprzedawać? Dlaczego mam wychowywać ci syna? Sama chciałaś. Ja z wami siedziałam. Rozmyśliłam się. Dziękuję ci bardzo. Więcej o nic cię nie poproszę. I rozmawiać też nie będę. Widziałaś mój sweter? Nie obchodzą mnie twoje ubrania. Chodź, napijemy się herbaty. Nie, dziękuję. Już podjęłam decyzję. Chcę pojeździć na rowerze. Nie, żeby blichy nie zawadzić. Co takiego? Muszę go tu zostawić na godzinkę. A ty dokąd? Do klubu i zwęzić sukienkę. Nie będzie się drzeć? Nie. Ty nie będziesz szaleć, Daniel. Będziesz, Danielko? Nie. Mamo, czy on będzie tu spał? Nie. Nie, przyszedł w odwiedziny. On w gość zaszł. Na scenie Valentina Pronina. Przychodzę ja na próby filmu i reżyser... Na przesłuchaniu reżyser poprosił, żebym opowiedziała mu o swoim synu.
могу его сказать. Не могу. А вот видишь, что ты сделала? Видишь, что сделала? Расскажите-ка мне про своего сына. Нет, про Машу. Нет, подожди, то... Подожди. Чекай, про чекай. Машу, твой сын. Потому что ты можешь Тыле о сыне можешь о ним оповедить. Рассказать столько всего. Ты его любишь, это Кохasz твое go. Детище. То есть твое детско. И рассказывай. Оповядай. Вот расскажи, Иле какой, малат. Сколько ему лет? Там не так рассказывай. То не jest оповядание о моим про сыну. Да, ты про своего Ale сына. Але teraz оповедь о нем. А co о нем? Ну как? Як то? Нормальный? Jest нормальный. О, Валю. Валю. Действительно, чувствую. Не маш uczuć. Да что я ведь Przecież не tu są uczucia. Ну, про своего Co mam mówić? Что я могу рассказать? Да все рассказывать. Wszystko. О том, как он смешно Оповедь, встает, как он будзи, как он przeciąga, как он подтягивается, как он драпе. Как он почувствует. О том, что любит быть гласканы по плечах. О том, как его будишь, гласчанц по голове. И говоришь, обудь się, коханя. И говорят, вставай, мой дорогой. Пора идти до предшкола. И никто никогда Nikt тебя не будет не так любить, cię kochał, как он сейчас. На данный момент. Валю, ты рожала? Чи родилась? Нет, это я у Нет, тебя спрашиваю. У тебя у Вали. Чи родилась? Вот это рожала. Ну да. Ну? Сама свои слова. Опиши там ситуацию своими словами. Своими словами эту ситуацию расскажи. Ой, ужас такой. О, Боже, что я тогда чувам? Я пришла в те минуты просто... Беременность свою вспомнила. Припомняло мне, как тяжко мне было в ciąży. Тут же вспомнила. Потом, как я сама ехала на избе породовую. Господи. А потом, zobaczyłam моего хлопца. Моего мальчика. О, Боже мой. О, мой Боже. Да как я могла его бросить? Как могла его оставить? Как могла? Как могла? Ему уже и сломала. Ему же и сломала. Собе житие сломала. Ты что делаешь? Что ты робишь? Мотыга ты. Не крий лес. Ты опять гребешь. Чи знову ходи о тебе? Актриса. Если актерка расплакала, она повинна плакать. А почему к себе? Дlaczego ходи о мне? Грибы. А потому что ты боишься. Бо ты боишься жидко выглядать. Я угадала? Сгадала? Сейчас все потечет. Wszystko ci się rozmarzy. И już до tego przywykłam. Да. Ты знову не хочешь брзко выглядеть. А тебе не мысли сейчас надо думать о том, что вот. Помысли, что было бы детско, выховала бы себе. Вырастила бы. О том, что оженил бы себе. У внуках. Вырастила. Вот они те слова. Те слова повинны нас иметь сейчас в голове. А, нет, а ту не получилось. Вышло иначе. Кукушка скинула. Подрутилась детско, как кукулка. Нет, ребенка. Нет, Стратилась детско. Не маш przyszłości. Понимаешь, вот оно что. Właśnie о том повинны нас мыслить. В мозгах жить. И руками за кусты хватаюсь. Ściskam strączki kwiatów. А стручки их лопаются. А one pękają, лопаются, pękają, лопаются. Pękają. А семена их... Nasiona kleją się do policzków. Ой, ужас такой. Что же Страшное, я co ja wtedy чувам. Просто... Беременность свою вспомнила. Припомняло мне się, как тяжко было в ciąży. Вынашивать. Тут же вспомнила. Как одна Jak сама ехала на избе породовую. Господи. О Боже. А потом, когда Co я вtedy чувам? Моего А потом zobaczyłam моего хлопца. Да как я могла его бросить? Мой Боже, как могла его оставить? Да как могла? Это О Боже. Ему жизнь сломала. Собе сломала жизнь. Ему сломала жизнь. Красиво. А это? Блин. Давай собачку. Завоай мы песка. Иди сюда. Хочешь ту? Иди сюда. Он не хочет. Не хочет. Идем, идем. Хочешь. Поправим тебе чапочку. Давай шапочку сейчас поправим. Даниил, видишь? Даниил, патрз. Слонечко огрея рочки. Согрелись? Już się ogrzały? Согрелись? Или нет? Согрелись ручки? Нет. Nie. Нет? Вообще их погреем ручки там.
ciepło? Ciepło? Tak. Chodź, kochanie. Gdzie nasza sobaczka? Gdzie jest piesek? Chodź tu. Nie chcę. Nie chcę. To wszystko? Zaraz, jeszcze nie włączyli maszyny. To co? Mimo wszystko postanowiłaś wyjechać? Tak. Myślisz, że to głupota? To nie jest głupota. Myślę, że głupotą jest porzucać z tego powodu dziecko, rodzinę. No nie wiem. Oksano, co o tym myślisz? Może tylko ja jestem głupia. Ja też tego nie rozumiem. Dziecko to dziecko. A ty masz dzieci? Na razie nie mam. Studiuję, dlatego nie mam dzieci. To się ciesz. Jestem mężatką od dawna, ale chcę zaczekać z rodzeniem dzieci. Ty studiujesz, a ja nie. A kto ci zabrania studiować? Nikt, dlatego pojadę studiować. Co ty chcesz studiować? Masz pieniądze na naukę? Tak. Mama da. Tak, mama da. Mam też bogatych znajomych. I myślisz, że ten sponsor da ci pieniądze? Śnieg pada. Myślisz, że nie da? Mieszkanie, jedzenie, ubranie? Ma wielki dom. I tak po prostu ci go da? Sprzedasz się za swoje marzenia? I получается, ты продаёшь себя за это, лишь бы получить свою мечту, добиться. No i co? Jesteś zazdrosna? Nie. Skoro jest taki bogaty, weź ze sobą dziecko, niech wynajmie niańkę. Nie mówiłam, że będę miała wszystko od razu. Myślisz, że to się uda? Uda się. Osiągnę swój cel. Nie chcę tu siedzieć przez całe życie, pracować w fabryce. Czy ktoś cię zmusza? Nie chcę. Nie należy komplikować sobie życia. Przywykłyście do prostego życia. Nie musisz pracować w fabryce. Chcesz wyjechać do Moskwy, tak? Chcesz po prostu uciec z tej dziury. Właśnie. To mów od razu. Nie opowiadaj o swoim marzeniu. Po prostu chcesz się stąd wyrwać. Marzysz o życiu w dużym mieście? Oczywiście. Co będę robiła w tej wiosce? Więc nie mów o swoim marzeniu. Po prostu chcesz się stąd wyrwać. Wyjechać. Najważniejsze. Bo jak wyjedziesz do miasta, w końcu powiedziałaś, o co chodzi. Jesteś taka pewna siebie. Chciałabym być taka pewna. Wy wszystkie jesteście takie zahukane. Nieprawda. Z wioski nigdy nie wyjeżdżałyście. Co ty o mnie wiesz, żeby tak mówić? Zahukane. Wiesz, co mówisz? Pracujecie tylko w tej fabryce. Ona musi opłacić studia. Kiedyś miałam niezłą pracę, ale musiałam odejść. Biorę pracę, jaka jest, żeby dokończyć naukę. Puść moje ręce. Nie puszczę. Zamknij się. Nie zamknę się. Walu, wychodzę. Sama mówisz raz jedno, raz drugie. Nie poruszaj kwestii łóżkowych. Zamknij się. Nie. Nie wtrącaj się. A właśnie, że będę. Nie ruszaj mojej pościeli. Nikt nie rusza. Ty jeszcze dostaniesz za to wpierdol, zobaczysz. O mnie też wiele mówiłaś, a ja nie łażę i nie beczę. Nie jesteś przyzwyczajona.
А ты вот все про меня, как бы, конечно, ты вешь о мне всё? Всегда я про Яка, ты есть глупая. Какая ты дурная, обитый, какая ты вообще. А ты есть мудра. А ты умная у нас. Да, есть. Мам, родина, а ты ма что в тупе? А тебе на семью похуй, да. Да, да, да. Так, так. Да, да, да. Ладно, хватит все. Ты ж добже, конец. Не, ладно, хватит. Вищичи, где и как живет твое детско? Как живет, ебать. Ты занимаешься своим делом, а вот именно, что на ребенка. Да, отвали ты от моего ребенка. От моего детска. Следи за своим. Своего дитяка. А он со мной. Моя он есть завжди за мной. Всегда с тобой. Ах, так, есть с тобой. Всегда с тобой. А как я как только чуешь себя уражена, начинаешь плакать. Ты берешь меня за живое, тут же начинаешь ныть и все остальное. Я же за живое. Валя, я не плачу, как мне докучаешь. Валь, ты за живое меня берешь. А ты сразу слезы, что мам тебе всплачуть? Что, тебя пожалеть, что ли? А что тебя так Что тебе так обходит мое детско? Ты сколько раз Jak często go widujesz? Tyle, ile trzeba. Powinnaś go widzieć codziennie. Jesteś zajęta swoim życiem. I to wszystko. Musisz mu pomagać. Nie mogę go teraz zabrać. Валя, а ты не достигнешь Валя, не осiągniesz swoich zasranych celów. Nie osiągniesz. Ты этого не достигнешь. Не достигнешь ты, чего ты хочешь. Плюję на to, co ty o tym myślisz. Możesz jeździć do Moskwy i dać się pieprzyć, a i tak nie osiągniesz. Każdy ma własne zdanie. To nie jest normalne. Dociera do ciebie, że jesteś matką? Co ciebie to obchodzi? Ja i Dimka jako jedyni ciągle jesteśmy małżeństwem. Ostrzegaliśmy cię przed Miszą, Walu. Mówiliśmy, żebyś tego nie robiła. Żałujesz? Nie. To czemu płaczesz? A co ty słzy lijesz? Po prostu mam was dość. Ja ci mówię, jakie jest życie. Porzuciłaś swoje dziecko. Mój syn nie jest porzucony. Он брошен. Он, есть. Он здесь Жиешь брошен. Ты в Жигулевску сама. И ты пожучилась свое детско. У тебя ребенок брошен. Он даже на спацеры не ходит, как мешка у твоей мамы. Не запрещай. Не выходи из дома. Заберу его до Москвы. Так? На тыдень или на два? Так что забудь ты. Ты зайди на землю. И зачни... Нормально жить. Жизни, блядь. Ничего у тебя такого, Запомни как о высших целях. Возвышенного, чего ты хочешь достичь, ебать. Ну, стрись, только может... Может, coś ci się uda. Так. Ale to nie warto. Даже не стоит. Просто стрёмно. To podłe, że porzuciłaś Stryk, syna, знаешь, żeby iść na studia. Из-за того, что ты хочешь там куда-то там поступить или что-то. Из-за того, что ты сына бросаешь. Вот из-за этого. Вы мне понимаете, Ciągle что повторяете, что порзучилам дзецко. Wszystkich porzuciłaś. Я никого не порзучила. Никого не бросаю. Порзучилась. Я не бросаю. Нет. Wszystkich porzuciłaś swoją niewyparzoną gębą. Wiem, że mam dziecko i je kocham. Jak ty je kochasz, Walu? Witajcie. Śmierdzi czymś spalonym. Czyszczę kuchenkę. Chyba plastik się pali. Zaczekaj chwilkę. Mamo, zostawiam Danilkę u ciebie. Dokąd się wybierasz? Muszę gdzieś pójść, na godzinę.
Dokąd, mamo? Ale tylko na godzinę. Mam dużo roboty. Mówisz, że znowu na godzinkę i gdzieś pryśniesz. Chodź tu, usiądź. Co tam u ciebie? Masz orzeszki pistacjowe. Halo? Olek? Oleg? Witaj, Taniuszu. Postanowiłam zadzwonić do ciebie. Powinniśmy porozmawiać. Moja sytuacja trochę się zmieniła. Co ty mówisz? Moja córka wyjechała do Moskwy. Zostawiła mi wnuka. Rozumiesz? Wszystko, o czym rozmawialiśmy, o wspólnym życiu, myślę, że powinniśmy się z tym wstrzymać. Na razie nie wiem, na jak długo. Nie wiem, co z tym robić. Dziecko musi zostać ze mną. Myślę, że powinniśmy zaczekać z naszym związkiem. Zgadzam się na wszystko, byleby być razem z tobą. Nie, razem się nie uda. Mnie нужно будет уделять время тебе. Ребенку. To nie jest twoje dziecko. Będziesz się denerwował. Боюсь, что ты будешь нервничать. Byłoby ci ciężko.
Мне будет очень тяжело между вами. Мусишь меня зрозуметь. Ты должен меня понять. Не хочу тебя никому отдавать. Я не могу. Не могу поступить иначе. Понимаешь, не могу. Зрозум мне. Я сама росла с отчимом. Сама miałam ojczyma, więc wiem, że bywa ciężko. Miotałam się między mamą a obcym człowiekiem. Я металась между Wiem, мамой и чужим человеком. Тяжко Я понимаю, как сложно бывает понять друг друга. Chce mi się płakać. Я больше не могу. Не могу dłużej rozmawiać. Мне очень плохо. Czuję się strasznie. Wybacz mi. Chcę popływać. Chcę popływać. A on widzisz, Patrz, panowie łowią ryby. Co? Stoże. Łowią ryby. Ja też chcę. Jesteś jeszcze za mały. Tam lód. Pójdziemy latem, dobrze? Pójdziemy na brzeg rzeki łowić ryby. Mama przyjedzie, a ty jej opowiesz o rybce. Powiesz, jaką rybkę złowiłem. A może nic nie złowię? Na pewno coś złowisz, Daniłko. Nie zmarzłeś? Tęsknię za mamą. Ja też. Będziemy razem tęsknić i czekać na nią razem. Ona też tęskni i cię kocha. Kiedyś przyjedzie do nas i zabierze cię ze sobą. A ja będę za tobą tęskniła. Chcę tam pójść. Nie możesz.